Witam Was dzisiaj z naszym kolegą. Przepraszam Was serdecznie za to, jak dzisiaj wyglądam. Byłam chora przez ostatni tydzień, było dosyć ciężko, natomiast już się prawie wyprowadziłam z tej choroby. Jedyne co czuję, to jeszcze troszeczkę gardło, ale fajnie. Widać tą chorobę w moich włosach. Nie pamiętam, kiedy ostatnio miałam tak tłuste włosy. I nieważne, jak mocno będziecie mnie prosić, nie pokażę Wam tych włosów, ponieważ wstyd na sali ogólnie. Ten cały vlog będzie opierał się na naszej dzisiejszej imprezie, którą urządzamy w domu. Dlatego też w sumie stąd jestem w domu rodzinnym, a nie w moim mieszkaniu. Bartek pojechał do szkoły, sama muszę ogarnąć siebie, sama muszę ogarnąć dom, chociaż mam moją mamę do pomocy póki co. Będziecie dzisiaj przychodzić ze mną glow up. Opowiem Wam, na czym polegać będzie impreza, którą organizujemy. Będzie to theme party, tak troszeczkę halloweenowo, troszeczkę urodzinowo impreza, ponieważ mieliśmy urodziny 11 i 8 października, więc trochę to jakby podpinamy pod urodziny, bo niczego na urodziny nie organizowaliśmy. Tematem głównym imprezy będą celebryci. My się przybieramy chyba za najbardziej popularny aktualnie kostium celebrycki. Hailey Bieber i Justin Bieber. Chciałam zrobić już na początku dnia kilka rzeczy, dlatego robimy listę. Na liście piszemy. Najpierw umyjemy twarz. Skincare. Potem kawa. Chciałabym poćwiczyć dzisiaj. Sprzątanie. Po ćwiczeniu jednak umyjemy głowę. Gotowanie. Muszę zrobić jakieś tortille. Wszystko Wam dzisiaj pokażę, także don't fucking worry, bitches! I tyle. Już to powiedzieć. Jeszcze chciałam powiedzieć taki fun fact. Nasz przyjaciel Kuba będzie przybierał się dzisiaj za Bartka. Ale to jest tajemnica przed Bartkiem. I wczoraj jak się dowiedział, że mam przed nim jakąś tajemnicę, to się tak na mnie obraził. Już się w ogóle nie chce do mnie przytulać. Ja nakładam kremik i tylko sobie zakładam coś takiego dresowego i idę od razu po kawę. Też słuchajcie, chciałam zaznaczyć, że jestem z siebie bardzo dumna, bo chyba na każdym dosłownie vlogu coś rozwalam. Jestem bardzo dumna z tego, że byłam w stanie wyprowadzić się z tego stanu, w którym byłam na początku choroby, do tego stanu, w którym jestem teraz, bo ja tak naprawdę jestem teraz zdrowa. O czym to świadczy, jako ja mam odporność? Słuchajcie, właśnie skończyłam mój trening. Teraz idę się myć. Ja już umam sobie głowę, teraz się szybciutko umyję, wysuszę włosy i spojrzę mu się w listę. Dobrze jest czasami umyć włosy, a po drugie chciałam powiedzieć, że myślę, że to jest całkiem unpopular opinion. Ten Dyson Airwrap, czyli taki z tymi różnymi wtyczkami takimi do kręcenia włosów, do prostowania włosów, jest gorszy niż ten. To jest akurat Dyson mojej mamy. Ja mam tego do kręcenia włosów z tymi lokówkami i wszystkim i mam wrażenie, że lepiej mi się posługuje tym. Wysuszyłam i tak ładnie te włosy, ale i tak chciałabym założyć na nie wałki, żeby one mi się dłużej utrzymały w takim ładnym kształcie, bo one czasami się prostują, w sensie one może nawet właśnie nie prostują, ale bardziej lokują. Więc o, sobie robię coś takiego i one wtedy dłużej wytrzymują i ładnie się bardzo układają przez cały dzień, nawet cały kolejny dzień. Patrzymy na naszą listę. Skincare. Zrobione. Mam jakiś randomowy marker, to sobie odkreślę markerem. Kawa. Zrobiona. Poćwiczyć, umyć głowę. Zrobione. Sprzątanie. Gotowanie. Wyregulować brwi. Nie. Malowanie, ubieranie się również nie. Jest godzina 14. Dobra, kochani, po pierwsze, nie wiem, czy mi się chce, a po drugie, nie wiem, czy w ogóle jest sens coś więcej tutaj ogarniać, szczególnie, że to jest pokój, który po prostu raczej nie będziemy w nim imprezować, dlatego tutaj, o, tutaj jeszcze mamy zakupy. Tą bluzę będzie Bartek zakładał, te rzeczy też ja będę zakładać, tutaj to rybka i sukienka, którą dzisiaj będę miała na sobie. W sumie to tyle. Także tak naprawdę teraz mogę się zabierać za robienie jedzenia. Będę robiła takie tortilki, takie wiecie, typowo na imprezę z jakimś serkiem. Jeszcze poleciałam szybciutko do mieszkanka mojego. Okazało się, że nie wzięłam ze sobą baterii do kamery. A dwa, musimy Kubie ogarnąć jeszcze jedną alternatywę na strój za Bartka. Nie mamy dołu od garnituru, nie mogłam go znaleźć nigdzie. Sama nie wierzę swoim oczom, ale słuchajcie, zrobiłam Bartkowi straszny bajzel w szafie, ale znalazłam te spodnie. And I'm so happy!
Jeszcze chciałam tylko się pochwalić, że zrobiłam taką fajną pastę czosnkowo-cebulowo-jajkowo-majonezową i to będziemy dawać na takie bagietki, a tutaj reszta naszych zakupów. Dobra, słuchajcie, ja już zrobiłam tak naprawdę wszystko z mojej listy dzisiaj, dlatego jestem tym akurat usatysfakcjonowana, ale mam naprawdę niewiele czasu, ponieważ za 30 minut będzie Martyna, Kuba i Janek. To znaczy, że byłoby fajnie, gdybym była już tak w miarę ogarnięta, dlatego już się zaczynam malować. Fun fact, kupiłam sobie właśnie, nie wiem co to dokładnie jest, to jest coś, co mi ma dodać glow. Takiego błysku na twarzy, ponieważ Miss Hailey Bieber zawsze ma piękną, świetlistą cerę. Czy to z makijażem, czy bez. Chyba powinnam bardziej jakimś pędzelkiem. Albo dobra, whatever. Ten makijaż musi być dobry. Ten makijaż naprawdę musi wyglądać nieziemsko, bo Hailey Bieber z czego słynie? Ma makijaże po prostu on point. So I need to have that as well. Musimy coś powiedzieć wam. Pokaż się Justin Bieber. Pole. This is Nikki! Nikki! Hey, it's Barbie! Hey girl! You're fucking good! This is Mari! Ten kolega, z którym byłaś na wakacjach, to tylko kolega, czy ktoś więcej? Kolega! Z Frankiem Pro! Z kim ci nie siedzą? To jest mój chłopak, to jest mój chłopak. O, tak przystojny, tak dobrze ubrany, te buty tak idealnie dopasowane. Piosenka, piosenka, nie zasnę. Nie zasnę dzisiaj! Nie, nie, nie! Po imprezie jest godzina 2:07. W ogóle mam wrażenie, że im starsza jestem, tym wcześniej mam po prostu potrzebę zakończenia imprezy, bo jestem najzwyczajniej w świecie zmęczona i potrzebuję naładować energię, żeby następnego dnia w ogóle funkcjonować. I właśnie chciałam troszeczkę porozmawiać o tym, jakie ja mam w ogóle nastawienie do imprez, jakichś takich domówek, imprez nawet w klubie, obojętnie. Ani nie jestem ekstrawertyczką, ani nie jestem introwertyczką. Jestem czymś pomiędzy i czasami bardzo, bardzo lubię porozmawiać z ludźmi. Właśnie to są takie momenty, kiedy czuję, że potrzebuję iść na imprezy po prostu, albo zrobić imprezę u siebie, albo pójść do kogoś na domówkę, potańczyć chociażby. Ale z rok temu uzależniałam bardzo to, jak się bawię na imprezach, od tego, ile alkoholu wypiję. I ogólnie to jest też poniekąd powód do tego, dlaczego przestałam pić po prostu, bo mam wrażenie, że nie odnoszę już w ogóle przyjemności z tego. W sensie wiadomo, uczucie potem wszyscy znamy, ale to, co jest potem, następnego dnia, łączy się to w moim przypadku z ogromnymi wyrzutami sumienia. I to są takie wyrzuty sumienia, jakich nie jestem za bardzo w stanie opisać. To się łączy z tym, że ja się budzę i ja nie musiałam niczego wyjątkowego zrobić dzień wcześniej. Wystarczy, że po prostu napiłam się alkoholu i następnego dnia czuję się po prostu okropnie, do dupy, nie jestem w stanie żyć, nie jestem w stanie tylko i wyłącznie leżeć i to jeszcze mam problem z jedzeniem, mam problem z piciem, mam problem z funkcjonowaniem w ogóle. Nie mam siły na to, żeby umyć twarz, żeby wstać z łóżka. To nie jest normalne. W sensie normalny jest kac, ale mniej normalne są wyrzuty sumienia związane z nim, bo na przykład są ludzie, którzy im nie przeszkadza to, że sobie poleżą cały dzień. Albo no, się czuli chwilę gorzej, poboli ich głowa, ale potem przestanie. I w sumie zazdroszczę podejścia. Ja mam je trochę inne i powiem wam, że zaczęłam zauważać dużo, dużo, dużo plusów związanych właśnie z niepiciem na imprezach. W ogóle zainspirował mnie mój kolega, który właśnie raz mi pokazał, jak wyszliśmy ze znajomymi na imprezę, że nie pije. I ja wtedy stwierdziłam, a dobra, ja też nie. I słuchajcie, ja byłam w szoku, że można się dobrze bawić, nie robiąc tego. Tańczyłam, rozmawiałam, a najlepsze w tym wszystkim było to, że wyszłam z klubu, to było coś na styl klubu bar, ogarniałam życie, widziałam wszystko wokół, nic mi się nie zamazywało, byłam w stanie wrócić do mieszkania, umyć twarz, ogarnąć się, pójść spać w ciepłym łóżeczku z herbatką. I just fucking love it. Jestem teraz w mieszkaniu, w domu, po imprezie i jedyne co czuję, to że się nażarłam paluszków, ale że się potańczyłam, że porozmawiałam z super ludźmi i mam same dobre wspomnienia i cieszę się, że było jak było i cieszę się, że wszystko mogłam zapamiętać, że wszystko mam też udokumentowane tutaj na kamerze. Jeszcze właśnie nawiązując trochę do tego, o czym mówiłam jakiś czas temu, myślałam, że ja w ogóle nie lubię imprez. Ja sobie pomyślałam, że ja w takim razie jestem introwertyczką. Nie lubię imprez, ale dlaczego nie lubię imprez? Ja nie lubię uczucia po imprezach.
sam w sobie tańczenie jest przecież przyjemne i zawsze to lubiłam. Tylko po prostu nie lubię tego, że tracę kontrolę, ale to nie jest kontrola zła. Nie powiedziałabym, że to, że nie wiem, chcę być trzeźwa i ogarniać na imprezie, nie nazwałabym tego jakąś złą kontrolą. Powiedziałabym, że po prostu chcę ogarniać i tyle. Nie analizowałabym tego jakoś nie wiadomo jak. W każdym razie chciałam po prostu powiedzieć, że to była cudowna impreza i dostaliśmy mnóstwo wspaniałych prezentów. Jeden prezent to były 2 bilety na miejsca VIP-owskich do teatru na Mayday? Mayday? Jakaś komedia. A drugi prezent. Dostaliśmy, słuchajcie, obraz. Kojarzycie pewnie takie aplikacje, gdzie na przykład jak dziewczyna chce zrobić prezent chłopakowi na ich rocznicę, to jakieś bierze zdjęcie i to zdjęcie się customuje i jest na po prostu obrazie jako taka bajka animowana. Mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłam. Chciałam wam bardzo, bardzo podziękować za to, że byliście dzisiaj na tym vlogu, że trwaliście do samego końca. You're the best. I widzimy się w kolejnym vlogu za tydzień, w niedzielę o 18. 30. Bye bitches i zapraszam przy okazji na mojego Instagrama, ponieważ why not?